Cześć, witamy w Małych Podróżach. Dzisiaj idziemy do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Bilet pamiątkowy jest 16 zeta, 32 za dwie osoby. Ogród piękny przed nim, widok fajny, ławeczki są, ale pogoda nam się dzisiaj nie udała, ale to nic, bo będziemy zwiedzać w środku do zobaczyska. Witam Was, jesteśmy w sali lipskiej. Zobaczcie. Oczywiście jest ciemno. Ciężko robić. Zobaczymy, jak sobie kamera poradzi. Udało nam się wejść bez osób. No świetnie. Ładnie to wygląda. Będziemy jeszcze mieli peruwiańską. Naświetlenie jest słabe. To trzeba przyznać, ale weźmy pod uwagę, że światło szkodzi zbiorom. Szybciej się utlenają. Zobaczymy, co następna sala pokaże. Idziemy na dalszą ekspozycję. Zobaczymy sobie. O, tu mamy jakieś stare monetki. Ptolomeusz. Wszystko w VI przed naszą erą. X przed naszą erą. Kleopatra nawet jest. To jest monetka numer 28. To jest ta. 51-30 rok przed naszą erą. No, muzeum fajne. Mieści się w starych budynkach. Ładnie to wygląda. Zobaczcie sobie. Tutaj mamy cesarzy rzymskich. Klaudius, Antonius, Marek Aureliusz. No jest ich tak trochę. Fajnie to. Idziemy dalej. Pamiętajcie, że nie wolno robić zdjęć z lampą błyskową. No. Jesteśmy w sali brązowej. Co mi się nie podoba, że wszystko działa na fotokomórkę, więc nieraz się wchodzi w ciemne pomieszczenie. Nawet nie wiem, gdzie iść. Eksponaty są super, to trzeba przyznać. Mikroklimat utrzymany. Zobaczcie sobie, jak fajnie to wygląda. Mamy mumię. Teraz zobaczymy, kogo ta mumia. Tancerki. Nessie Hosu. Świetnie to zrobione. Zobaczcie. Coś fajnego, coś wspaniałego. To nie był w takim muzeum, uwierzcie mi, fajna sprawa. Przyjedźcie z rodziną, dużo historii, kultury dowiedzieć się można. Proszę bardzo.
bardzo tajemniczo. Przemieszczamy się dalej. Jesteśmy teraz w następnej części, opuściliśmy Egipt. Jesteśmy peruwiańskie zbiory Władysława Klugera. Osobiście tego jeszcze nie widziałem. Więc zobaczymy, co tutaj jest. Fajnie to wygląda. Widać. O, ktoś taśmą pozaklejał niepotrzebnie. Proszę, jak to ładnie. No, mały to jest. Ale świetne rzeczy. Tysiąc, 1476 daty robią wrażenie, co nie? Ja wam powiem, bo to z jednego okresu jest wszystko odkryte. Więc idziemy patrzeć dalej. Jesteśmy teraz na stanowisku Małopolska. Muzeum. Proszę, jakie odkrycie. Ciosy kamienne. Oczywiście. Mamy miecz żelazny. Ostrogi. Żelazna włócznia. Dużo tego jest. Topory. Ładnie to wygląda. Sala tak się prezentuje. Bardzo ładnie. Dobra. Zobaczymy, co da. Idziemy dalej. No i pytamy tutaj teraz czasowo. 6800 500. Mówimy teraz cały czas o Małopolsce i wykopaliskach. Jeszcze 50 przed naszą erą. Wow. Ekspozycja fajnie zrobiona. Dochodzimy do Krakowa. No, fajnie to zrobiono. O, na koniec mamy wielki dzban. Bardzo ładnie to zrobiono. Fajnie. Do każdego macie po lewej stronie. Można sobie zbliżyć. Nie wiem, czy to będzie widać. Dobrze. Obrazki. Bardzo fajnie to zrobione. Bardzo pomysłowo. Ale dla mnie dalej za mroczno. Zobaczcie sobie następną ekspozycję, jak fajnie wygląda. Fajnie porobione. Fajnie porobione. Tutaj rozmawialiśmy z panią, bo dzisiaj pustka. Wczoraj. Czy zawsze tak jest? W okresie letnim szykujcie się na duże, dużo ludzi, mówi pani. My jesteśmy jak zwykle poza sezonem. Trafiamy w taki punkt, żeby to nam najlepiej wychodziło. Więc dzisiaj muzeum jest wręcz dla nas tylko. Fajnie, co nie? Zobacz. Dobra, to na tyle. Następne pomieszczenie, wytwórczość wymiana.
dobrze, z ostrzem krzyżowym. Trzeba wziąć pod uwagę, że muzeum w Krakowie jest to jedno z najstarszych muzeów. Jego data 1850, jak pamiętam, powstania, więc najstarsze muzeum w Polsce. Proszę, Stefan Nosek, dyrektor muzeum 1955-61-91-95. Zobaczymy, czy dobrze pamiętałem. 91 dyrektor. No to mogłem się trochę chyba pomylić. O! I to, co chciałem zobaczyć, nasze starosłowiańskie. Przepiękne. Światowid. Zbruczański. 1848 wydobyty, więc no przepiękny. Można go obejrzeć z każdej strony. No świetny. Troszeczkę, może nie nadrobić. Mamy tutaj kości ludzi. 1300 naszej ery. 1000 naszej ery. Pamiątki, proszę. Ładnie to wygląda. 160 naszej ery. No wam powiem, że oprócz Egiptu, no to ta wystawka to jest mega, naprawdę. Proszę. 5300 przed naszą erą. No świetnie. No robi to wrażenie, naprawdę. Tutaj mamy z generałem Andersem, drodzy powolność, przed wojną polska. Coś nowego. Proszę, stara ekspozycja. Wszystko po starości. Czasy wojenne. Popatrz, zwróć uwagę wtedy, jak się właśnie naciskało na dzieci na opismo, żeby było ładne, wyraźne, tak. W ogóle na wszystkich. Dobra, przechodzimy dalej. Dalsze dokumentacje z czasów wojennych. 1906, tutaj mamy paszport. Kiedyś to tak wyglądało. Świadectwo szkolne. 43 lipca. Mundur. Fajnie. Harcerstwo. Rodzina Piskoszów. Widzę, że teraz. 46. Też. Afryka. No fajnie to wygląda. Tutaj macie ordery oraz nieśmiertelniki. Polskich żołnierzy. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały.
Jedno zostawia się przy zmarłym, drugie się bierze, aby zapisać w ewidencji. Odznaczenia wszystko prawdziwe. Trójka, krzyż pamiątkowy Monte Cassino. No fajnie. Fajnie to wygląda. Następna komnata. Zabytki śródziemnomorskie. Powiem wam, że od ostatniej mojej wizyty tutaj naprawdę przybyło eksponatów. Fajnie to wygląda. Fajnie to zrobione. Mumia chłopca. No powiem wam, że jest co oglądać. Naprawdę jest co oglądać. Dużo eksponatów, dużo. Naprawdę zapraszam was tutaj do Muzeum Historii Archeologicznego. W sumie, a nie historii. No fajnie to wygląda. Będziemy patrzeć dalej. Dobra, to już kończymy naszą wycieczkę tutaj. No fajnie, warto przyjechać. Odwiedzić to muzeum. Zapraszamy. Niedziele są wolne, bez biletów. Więc tylko szykujcie się z tłumami. Na razie do następnego odcinka. Trzymajcie się, pa.